tym filmie najciekawsze plotki na temat potencjalnych transferów Interu w 2020 roku. Jeśli tak jak ja uważasz, że piłka nożna to najpoważniejsza z niepoważnych rzeczy na świecie, szukasz piłkarskich informacji, ciekawostek i zapowiedzi, to jest odpowiednie miejsce. Jestem Mateusz i witam na kanapie rezerwowych. Transfery to nieodłączna część futbolowego widowiska. Karuzela doniesień o możliwych ruchach kadrowych czołowych zespołów nabiera rozpędu z każdym dniem. Zimowe transfery będą przeprowadzane już całkiem niedługo. Obecny sezon w wykonaniu Interu to w dużej mierze roller coaster. Bardzo udany start ligowy został nieco ostudzony przez wylosowanie bardzo trudnej grupy w Lidze Mistrzów. W dodatku drugi rok z rzędu. Nawet w obliczu zdziesiątkowania formacji pomocy w ostatnich tygodniach udało się utrzymać dobrą pozycję w Serie A. W Champions League wszystko zależeć miało od starcia z pewną awansu Barceloną, która na mecz z Nerazzurri przyjechała bez chociażby Messiego i kilkoma młodymi zawodnikami, który już raz piłka okazała się przewrotna. Przed tym spotkaniem natknąć można było się na liczne skargi i żale przedstawicieli Borussii niezadowolonych z faktu, że Katalończycy oddają punkty Interowi, wręczając niejako bilet do fazy pucharowej. Stało się jednak inaczej i choć zespół Conte pokazał dobry futbol, przegrał i na wiosnę zagra tylko w Lidze Europy. Nie może zatem dziwić, że ekipa z San Siro szykuje się na dokonanie kolejnych wzmocnień. Tym bardziej, że z różnych względów na rynku w atrakcyjnej cenie znaleźć może się kilku ciekawych zawodników. Z drugiej strony również w stronę gwiazd drużyny spoglądają przedstawiciele potentatów innych lig. Jak zawsze, choć omijam źródła zajmujące się losowaniem tematów artykułów i ogólnie bajkopisarstwem, wiele może się jeszcze zmienić. Więc wszystko należy brać z odpowiednim dystansem, bo to w dalszym ciągu tylko plotki. Kogo Inter będzie próbował sprowadzić, a kto być może pożegna się z zespołem? Christian Eriksen. Również Inter widziałby u siebie Duńczyka, odmawiającego przedłużenia umowy z Tottenhamem. Posłynącego z asyst, a także doskonałego wykonywania stałych fragmentów pomocnika, ustawia się jednak pokaźna kolejka zespołów. Kwestie finansowe ze strony Kogutów nie zmieniły się szczególnie na przestrzeni ostatnich miesięcy. Jeśli komuś uda namówić się byłego gracza Ajaxu do transferu, założy on nowy trykot latem bezodstępnego. Chcąc przyspieszyć transakcję i dokonać jej w styczniu, trzeba liczyć się z wydatkiem 40 milionów euro. Dejan Kulusewski. Młody Szwed doskonale radzi sobie w tym sezonie na wypożyczeniu z Atalanty do Parmy, pojawiając się w notesach wielu skautów z podwójnym podkreśleniem. Już kilka lat temu niecodzienny talent dostrzegli w nim działacze Arsenalu, ale skrzydłowy zdecydował się na akademię w Bergamo. Zdaniem wielu obserwatorów ma on predyspozycję do wejścia w najbliższym czasie na absolutnie topowy poziom. Jest świetny technicznie, a przy tym wysoki i silny. Nie boi się gry w pressingu ani obronie. W Parmie pewniak do występu w pierwszym składzie w każdym spotkaniu. Jego sprowadzenie w styczniu może okazać się trudne, gdyż oprócz kwoty dla macierzystego klubu, około 40 milionów, trzeba opłacić odszkodowanie dla Parmy w wysokości 20. Ta jednak nie wyraża zainteresowania skróceniem u siebie pobytu jednego z kluczowych zawodników. Rodrigo De Paul. Argentyńczyk, dla którego w Udinese już od dłuższego czasu jest zdecydowanie za ciasno, ma być główną alternatywą dla Kulusewskiego, a także Arturo Vidala, którego sprowadzenie raczej nie wchodzi już w grę. 25-latek, znajdujący się także w orbicie zainteresowań Juventusu, podpisał ostatnio nowy kontrakt, który będzie obowiązywał do 2024 roku. Mówi się, że Inter będzie chciał wypożyczyć piłkarza z możliwością transferu definitywnego, a cała operacja zamknąć ma się w 35-40 milionach. Do Udine trafić mogą także gracze ze szkółki. Alan. Inter zdaje sobie sprawę, że Napoli prawie na pewno nie usiądzie do rozmów zimą, ale jego pozyskanie może stać się możliwe latem. Jest bowiem jednym z zawodników uznanych za ojców buntu w szatni i jego los został już w zasadzie przesądzony. Pomocnik był łączony z Interem jeszcze za czasów gry w Udinese. Innym graczem ekipy Zielińskiego i Milika, który ma być w kręgu zainteresowań Interu, jest także podobno Fernando Llorente. Marcos Alonso. Także dwóch piłkarzy może trafić do Mediolanu z Chelsea. Lewą obronę, a właściwie lewe wahadło, wzmocnić miałby Marcos Alonso, który pozytywnie ma zapatrywać się na możliwość powrotu do Włoch. Chelsea rozgląda się za zawodnikami na te pozycje jak Ben Chilwell, co może znacząco zmniejszyć znaczenie Hiszpana w obecnym klubie. Negocjacje ponoć już trwają. Inter chciałby wypożyczyć gracza z możliwością wykupienia, ale The Blues oczekują podobno obowiązku zakupu. Oferta wyjściowo opiewać ma na 18 milionów euro, podczas gdy ekipa Franka Lamparda oczekuje 25. Drugim zawodnikiem mógłby być Olivier Giroud, który pojawia się w kontekście wielu zespołów i chce zmienić otoczenie w poszukiwaniu minut, które zagwarantują mocną pozycję w zespole narodowym na Euro. W Chelsea jego rola została zmarginalizowana ze względu na fantastyczną dyspozycję chociażby Tammy'ego Abrahama. Kto może odejść? Lautaro Martinez. Argentyńczyk stworzył doskonale uzupełniający się duet z Romelu Lukaku, ale współpraca ta bardzo możliwe nie będzie trwać zbyt długo. 22-latek wyceniany na 80 milionów euro został zdaniem wielu mediów wybrany na następcę Luisa Suareza w Barcelonie. Kataloński klub docenia postęp, jaki piłkarz uczynił,
Po przybyciu do Europy, jego umiejętności strzeleckie, techniczne, a także prace na rzecz zespołu. Nie jest on sępem pola karnego, czekającym jedynie na dogranie partnera, uczestnicząc w budowaniu akcji i jest, pomimo niskiego wzrostu, fenomenalny w grze tyłem do bramki. Barca przekonała się o tym osobiście podczas niedawnego starcia w Lidze Mistrzów. To właśnie zastawienie się Lautaro pozwoliło Lukaku zdobyć gola na 1-1. Inter usilnie pracuje obecnie nad nowym kontraktem, który miałby podwoić zarobki gracza, ale przede wszystkim jego klauzulę odejścia. Obecnie wynosić ma ona 111 milionów euro. Milan Skriniar. 24-letni Słowak od momentu przybycia do Mediolanu latem 2017 roku wyrobił sobie bardzo dobrą markę i nie pierwszy raz pojawiają się doniesienia o poważnym zainteresowaniu ze strony czołowych klubów innych lig. Od kilku tygodni mówi się chociażby o Manchester United, Realu Madryt i Barcelonie. Defensor na razie dementuje te plotki, wydaje się zatem, że nie jest szczególnie zdeterminowany do opuszczenia San Siro w najbliższym czasie. Matteo Politano. Włoch nie odgrywa w obecnej kampanii istotnej roli w układance Antonio Conte i według licznych doniesień został wytypowany przez Fiorentinę do zastąpienia kontuzjowanego Franka Ribery'ego. Fiołki postarają się o sprowadzenie napastnika już w styczniu. To tylko niektóre z nazwisk pojawiających się w kontekście zespołu z Mediolanu. Jeśli jakieś kandydatury zaczną nabierać konkretnych kształtów, na pewno powrócimy jeszcze do tematu Interu. Który z tych potencjalnych transferów Interu mógłby okazać się najlepszym wyborem dla ekipy Antonio Conte? Czyja przeprowadzka waszym zdaniem wygląda na potencjalny niewypał? Może także natknęliście się na jakieś interesujące informacje na temat wzmocnień tego zespołu? Jeśli tak, koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na ten temat. Jeśli jesteście zainteresowani najnowszymi plotkami transferowymi, koniecznie sprawdźcie materiały poświęcone Chelsea i Realowi Madryt, do których linki pojawiły się teraz w dolnych rogach ekranu. Mowa w nich o zawodnikach, którzy w najbliższym czasie mogą dołączyć do zespołów ze Stamford Bridge Santiago Bernabeu, a także tych, którzy być może rozgrywają ostatnie spotkania w barwach tych klubów. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach, prosto z kanapy rezerwowych.